Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Poranna Rozmowa. Drodzy Państwo, Donald Tusk po swoim powrocie chciałby z lewicy zrobić przystawkę Platformy Obywatelskiej, taką zwasalizowaną partię opozycyjną. Czy lewica się da, czy ma jakieś możliwości obrony przed tą koncepcją? Zapytamy europosła z Częstochowy, europosła Marka Balta z Nowej Lewicy. Witam serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam telewidzów. Zanim pana zapytam o wasze relacje z Platformą, chciałem zapytać, czy są z pańskiej perspektywy, czy pańskich socjaldemokratycznych kolegów w Brukseli jakieś echa tego artykułu dziennika Libération, francuskiej gazety, w której mówi się o korupcji na szczytach władzy, zwłaszcza ze strony Europejskiej Partii Ludowej i ich urzędników w TSUE? No na pewno ten artykuł wzbudził duży niepokój w Parlamencie Europejskim i zainteresowanie relacjami urzędników poszczególnych instytucji. Ten temat jest wyjaśniany, komentowany szeroko i myślę, że zostaną podjęte działania, które doprowadzą, żeby w przyszłości podobnych sytuacji nie było. Choć jeśli spojrzymy na relacje między politykami, urzędnikami i biznesem w Polsce, no to jeszcze nam wiele brakuje nawet do tych standardów, które są krytykowane w Brukseli. Panie pośle, mówimy o tym, ponieważ właśnie w Brukseli, jak twierdzi gazeta Libération, właściwie zdaniem dziennikarzy, Unia Europejska jest bardziej podporządkowana niemieckiej Europejskiej Partii Ludowej, no bo to CDU ma dominować w Europejskiej Partii Ludowej, a w Polsce na opozycji dominuje Platforma Obywatelska. Ostatnio nawet Włodzimierz Czarzasty przekomarzał się wobec Donalda Tuska w mediach, żeby Donald Tusk przestał pouczać lewicę. Skąd ta wyższość liberałów nad wami? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby liberałowie mieli jakąś przewagę nad nami. Szefem lewicowej partii w Unii Europejskiej jest Bugar. No szefem tej liberalnej partii jest Donald Tusk, więc ja nie wiem, czy Niemcy w jakiś sposób, no oczywiście to jest silna gospodarka, silni politycy, ale mnie się nie wydaje, żeby Niemcy mieli jakąś przewagę nad kimkolwiek. Po prostu może są bardziej sprawni dyplomatycznie, używają dużo lepszych argumentów, potrafią zobowiązywać koalicję. No ja widzę, że na przykład nasz rząd wszędzie toczy jakieś hybrydowe wojny. Mamy hybrydową wojnę z Niemcami, ogłoszoną przez polski rząd hybrydową wojnę z Czechami w sprawie Turowa. No mamy oczywiście naprawdę konflikt z Białorusią, gdzie ten system Łukaszenki jest kompletnie niedemokratyczny. Mamy bardzo złe stosunki z Rosją, no ale to tutaj nie ma winy polskiego rządu, ale wina polskiego rządu jest w tym, że nie mamy zbyt wielu sojuszników w tych relacjach na wschodzie. Dobrze, że teraz część państw zrozumiała ryzyka i zagrożenia, ale myślę, że to z powodu mobilizacji dużych znacznych sił wojskowych Rosji na granicy z Ukrainą, co stanowi zagrożenie dla wschodniej flanki NATO i dla wschodniej granicy Unii Europejskiej, bo myślę, że jeśli tych sił zbrojnych by tam nie było, to konflikt, jeśli chodzi o uchodźców na granicy białorusko-polskiej, na granicy białorusko-litewskiej, no, byłby porównywany do tych setek tysięcy migrantów, którzy każdego roku no, szturmują granice południowe Unii Europejskiej, czyli tam Grecję, Włochy, Hiszpanię. Panie pośle, wracając na polskie podwórko, pamiętamy takie sytuacje, w której nowa lewica nie chciała się podporządkować takiemu zjednoczonemu frontowi opozycji. Głosowaliście w Sejmie za, mówiąc w pewnym uogólnieniu, za przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy, żeby te finanse z Unii popłynęły. I wtedy media liberalne bardzo was atakowały, nawet w TVN redaktor Morozowski, jedną z waszych posłanek, rugał jak nauczyciel ucznia w szkole. Czy nie czujecie państwo, że trochę na tym rynku medialnym w Polsce, akurat wy, lewica, jesteście trochę osamotnieni? Że jednak większość popiera Platformę niż was?
Panie redaktorze, no my też mieliśmy wewnętrzny problem, ponieważ nie wszyscy nasi koledzy w parlamencie chcieli poprzeć ratyfikację Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Był z tym problem, było wiele dyskusji i my jako europosłowie z profesorem Liberackim bardzo długo przekonywaliśmy część koleżanek i kolegów do tego, że my jesteśmy proeuropejscy i my nie możemy patrzeć na Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej przez pryzmat lokalnego konfliktu z partią rządzącą, bo nie możemy zablokować funduszy na odbudowę całej Europy tylko dlatego, no, że mamy problem i nie umiemy sobie poradzić z Prawem i Sprawiedliwością i wygrać z nimi wyborów. Bo to jest nasz problem, a nie problem Europejczyków, że my sobie nie potrafimy w naszej przestrzeni politycznej poradzić. A to, że część Platformy nas atakowała za to, że my głosowaliśmy za Funduszem Odbudowy. No, panie redaktorze, lewica w Polsce zawsze była proeuropejska i my zawsze głosowaliśmy za tym, żeby Unia Europejska się bardziej jednoczyła i głosowaliśmy za uwspólnotowieniem i problemów, i przywilejów, i tego, co jest dobre w Unii Europejskiej, i problemów, bo my jesteśmy na wschodniej flance Unii Europejskiej. I Unia Europejska to nie tylko pieniądze, które płyną, ale to bezpieczeństwo, które płynie z tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jeśli byśmy byli samolubni i mówili, a my teraz nie zagłosujemy za Funduszem Odbudowy, bo nie możemy wygrać z PiS-em i odbierzemy PiS-owi pieniądze, no to byśmy byli nieuczciwi w stosunku do naszej wizji, w stosunku do naszych wyborców i w stosunku do całej Unii Europejskiej, która patrzy na nas i mówi, no ale słuchajcie, to wy źle prowadzicie politykę, to wy nie potraficie przekonać swoich wyborców i nie każcie nas za to, że wy popełniacie błędy. A niestety lewica od dłuższego czasu popełnia błędy. No i obecne notowania niestety na to wskazują. Kiedy weszliśmy do parlamentu, mieliśmy ponad 12%. Później była szansa na to, żeby tą ilość procentów poparcia zwiększyć. No ale niestety, wtedy, kiedy głosowaliśmy za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, popełniliśmy błąd i rozpoczęliśmy jakieś dziwne negocjacje z premierem Mateuszem Morawieckim, które skończyły się niczym, bo przecież gdyby dzisiaj sprawdzić, co zostało z tych obietnic i z tych negocjacji, to nic nie zostało poza paroma milionami dla jednego człowieka na jakieś hotele i na wydawnictwa. Panie pośle, czyli jak rozumiem, ten spór z Włodzimierzem Czarzastym w Nowej Lewicy nie wygasł, ale przecież no, był kongres zjednoczeniowy z partią Wiosna. No i Włodzimierz Czarzasty umocnił swoją pozycję, a pan, no, jak pamiętamy, został zawieszony w prawach członka. No, panie redaktorze, politykę można toczyć w kilku przestrzeniach. Można toczyć w przestrzeni merytorycznej, dyskutując, no i można używać siły. Ja raczej wolę używać dyskusji, debaty, rozmowy. No, są ludzie, którzy wolą używać siły, nawet jeśli nie mają racji, no bo wtedy czują się bezpiecznie. A ja nie będę rozmawiał z ludźmi, którzy używają siły, bo to znaczy, że oni są słabi intelektualnie i słabi merytorycznie. Nie potrafią dyskutować, a potrafią tylko eliminować swoich przeciwników, z którymi sobie nie potrafią poradzić w żaden sposób werbalny. Leszek Miller, który jest z Włodzimierzem Czarzastym skłócony, właściwie wstawia się za panem w tej sytuacji, gdy został pan zawieszony. Leszek Miller w Nowej Lewicy nie jest i, tak jak deklaruje, nie zamierza być. Czy pan też rozważa pójść śladem Leszka Millera? Skoro pana Nowa Lewica, to znaczy kierownictwo, nie chce, to pan znajdzie miejsce gdzie indziej. No, panie redaktorze, ja cały czas się zastanawiam nad tym, czy bycie w nieuczciwym projekcie, w którym nie przestrzega się zasad demokracji, ma jakikolwiek sens. Bo wie pan, można wypracować jakąś pozycję, można wypracować jakieś osiągnięcia, a jeśli na koniec ktoś przyjdzie i powie, zawieszam cię, już cię tu nie ma, nie będziesz mógł kandydować, nie będziesz mógł dyskutować, bo mi się nie podobasz, no to strasznie to jest nieuczciwe. No oczywiście ktoś może powiedzieć,
mam do tego prawo i będę to robił i to jest moja prywatna partia, będę sobie postępował jak chcę. Jeśli na spotkaniu z posłami jeden człowiek mówi, dzisiaj jestem już wybrany i mogę zrobić wszystko, jak mi ktoś podskoczy, to jeszcze z 15 zawieszę, no to wie pan, posłowie, ludzie, to nie są marynarki, żeby je zawieszać, odwieszać, znowu zawieszać. To tylko w jakiejś dziwnej przestrzeni ktoś sobie może to wyobrazić, że no już jest wszechwładcą jakiegoś projektu. No, oczywiście może być wszechwładcą projektu, ale nigdy nie będzie wszechwładcą ludzi, bo ludzie, tak jak powiedziałem, to nie są jakieś marynarki czy jakieś rzeczy, które można po prostu zawieszać, odwieszać. A jeśli ktoś sieje wiatr, to za chwilę będzie zbierał burzę. No i to się po prostu tak skończy. Jeżeli nie ma przestrzeni do dyskusji, tylko jest przestrzeń do używania siły, do używania agresji, no to ja nie chcę być w przestrzeni, gdzie jest agresja, jeśli jest ktoś agresywny, no to panie pośle, po co w takim czymś być? Ale może właśnie Włodzimierz Czarzasty jest skuteczny. On korzysta z zapisów w statucie. Kiedy był Kongres Zjednoczeniowy, no to zgodnie ze statutem powołano dwie frakcje, SLD i Wiosna. Wybrano nowe władze, nowej lewicy. Panie redaktorze, uważa pan, że jeśli przewodniczący nie ma większości na zarządzie, poddaje projekt uchwały pod głosowanie, nie ma większości i zawiesza dwóch wiceprzewodniczących partii, żeby uzyskać większość i później ten projekt przegłosowuje, to znaczy, że jest skuteczny, czy że jest oszustem? Bo wie pan, możemy grać w szachy i szachy mają jakieś zasady. Jeśli ja mam przewagę, albo powiedzmy, pan ma przewagę w szachach, a ja widzę, że pan ma przewagę i ściągam panu z szachów na przykład wieżę i mówię, dobra, niech pan gra dalej. A pan mówi, no ale jak to? To jest wbrew zasadom. Ale ja mówię, ale ja mam siłę, jestem skuteczny, bo ściągnąłem panu wieżę. No i gramy dalej. Pan nadal ma przewagę. No ja widzę, że pan ma nadal przewagę. No to panu ściągam hetmana, ściągam panu królówkę z szachownicy. I mówię, no to widzisz, jestem skuteczny, bo... No to jaki sens dalej z takim człowiekiem grać w szachy? Ale panie pośle, to są bardzo ostre słowa. Pan właściwie ale mówi, jakie, że... Jakie ostre słowa? Ja mówię, że pan mówi o skuteczności. Nowa Lewica jest nieuczciwym projektem, a Włodzimierz Czarzasty to oszust. Nie powiedział pan tego wprost, ale przed tym dylematem to jest jednoznaczne. Panie redaktorze, ja mówię o problemie, nie mówię o osobach, mówię o faktach, mówię o rzeczywistości, która miała miejsce. Jeśli jakiś człowiek nie zwołuje zarządu przez pół roku, zarządów nie prowadzi, tylko daje prowadzenie innym ludziom, nie zabiera głosu na zarządzie, bo za przeproszeniem nie za bardzo ma cokolwiek do powiedzenia. Na klubach nie zabiera głosu, a jest liderem formacji, no to panie redaktorze, jest tu jakiś problem. Ale ma też pan poseł poparcie w Nowej Lewicy, profesor Senyszyn, która jest też autorytetem w pańskim regionie, autorytetem dla lewicowego elektoratu, no też stanowczo występuje przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu. Czy planujecie więc zrobić coś konstruktywnego z tym problemem w Nowej Lewicy? Panie redaktorze, na razie polityka to nie jest proces, w którym trzeba natychmiast szybko podejmować decyzje. Te decyzje muszą być przemyślane i tak naprawdę to nie jest problem Balta, Senyszynowej, czy Rozenka, czy Czarzastego. To jest problem Polski, bo w Polsce jest potrzebna lewica, demokratyczna lewica, która będzie realizowała i stosowała demokratyczne standardy. Bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto każe dzwonić do sędziów, żeby sędziowie w partii ukarali jakichś kolegów partyjnych, później mówi, że jakiś inny prezes każe sędziom Trybunału Stanu podejmować jakieś decyzje i że to jest złe. A czym to się różni na poziomie kraju i na poziomie partii? Do mnie miano pretensje, że nie zadzwoniłem do sędziów Sądu Wojewódzkiego i nie kazałem ukarać radnych. Ale jak ja miałem zadzwonić? Ja nie zadzwoniłbym i nie zadzwoniłem, bo to by mnie natychmiast skompromitowało w oczach moich kolegów i w moim przeświadczeniu. Panie redaktorze, no tego typu standardy stosuje część ludzi pełniących ważne funkcje w naszej partii i
I tu to muszę kropkę postawić, panie pośle, nie ale jest dobre. Padła to nie bardzo... jest skuteczność. To nie jest skuteczność. To jest siła i agresja, jak twierdzi pan poseł Marek Balt, europoseł z Nowej Lewicy. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję też państwu. Zachęcam do pozostania z nami. Za chwilę równie gorący program Gorące Pytania.